Siemano, witam was, Pajdak z Longwings TV wraz z resztą debili, którzy się ze mną znajdują. Dzisiaj będziemy grali sobie w PS, robimy sobie PSX Maje z gry FIFA 10, jak widzicie na okładce jest Lewandowski i inne gałgany. Także chłopaki dzisiaj będą grali, ja będę tylko palił Jana i gadał, bo generalnie tak jest, że mi zabrali padam. Bo mieliśmy sobie pograć w Stewarta malutkiego, ale jakoś tak działa to... Lega na Legię? Jakoś nie. Cicho, bo mówię. Jakoś to tak działa, że w ogóle nie możemy Stewarta odpalić, ale mamy FIFA 10 nawet z książeczką. Platynowa edycja, jak wiecie, platynowych edycji nie lubię, ale dostałem od Adama, to nie narzekam, że jest to platynowa edycja. Adam, bardzo ładna ta twoja platynowa edycja, których nie lubię. Spierdalaj. Także widzę, że jest wszystko super, także chłopaki... Co się kurwa ścięło? Co ci się ścięło? Wszystko działa. Faktycznie. Dobra. Damy połowę na 6 minut. Na 6 minut, na 6. Tak. Także chłopaki będą grali. Difficulty nie gra roli, więc to nie. Chłopaki sześć. Będą grali mecz, ja wam przeczytam, co sześć. Mamy tutaj z tyłu, bo z tyłu mamy wszystko po polsku. To przeczytajcie. Pełny realizm. Na chuj to zmienię. Podobno mamy tutaj pełny realizm. Michał, wciś. O, już działa. Dobrze, on się chuja zna na FIFA, więc wam coś powiem. Po pierwsze. To jest taka FIFA, gdzie mamy jeszcze bieganie, by, żeby was nie okłamać, 8 płaszczyznach. Pion, góra, dół, poziom, prawo, lewo i na skosy. To daje... Kurwa, że ci ryju. Na zdrowie. Nie. Dobra. Gramy... generalnie chodzi o to, że no wiecie, mamy sobie FIFA, nie? Konfig 1 musi dać, mordo. Jak? Ty jesteś konfig 1. Ale on też musi być konfig 1. Góra, dół. No i X. Gramy sobie FIFA, wiecie, chodzi o to, że moi koledzy się śmiali, że to jest FIFA Drongal Edition. Bo jak dziesiątka była na peceta, to ona już była troszkę bardziej gipsza. Chodzi o to, że właśnie te płaszczyzny ruchu było ich trochę więcej, grafika zdecydowanie lepsza. I generalnie tak chyba w dziesiątce pierwszy raz, a może w jedenastce, była możliwość zagrania goalkeeperem. W jedenastce. No dobrze, generalnie jak ja grałem w dziesiątkę, to moi koledzy w takim razie już grali w... jedenastkę i tam mieli, wiecie, kurwa, bramka, a, że fofarafa, nie? Ja sobie grałem w dziesiątkę, do mikrofonu. Bo miałem słaby komputer i się cieszyłem tą dziesiątką. Teraz dziesiątka przeszła w dobre ręce pana Pajdaka. Tak, nie było do wyboru tam języka polskiego? O, mam gizę. Nie było. Nie było. Dobra, ja jestem tymi. Chyba by. Nie, był tylko ruski i angielski. A, dobra, no. Czym się sprinta robi? Ja przeczytam ci w bukleciku. Ja mam tu buklecik, ja będę... Czymś, w ogóle tu jest jakieś... To dziwne. No bo to jest takie nowoczesne. Powiem ci, że ten Drongal Edition to jakoś tak mi kurwa... Coś sprint? Nie gra. Przytrzymaj R1. Oj, kurwa, do... R1 to jest dolny, nie? No nie, nie do końca. No dolny, a górny. Tak. Sprint jest... O kurwa, jak na górę. No i... A czym jest podanie? Podanie. X-em normalnie? Zaraz Radowicz. Ci powiem. Ja tu chłopakom czytam wszystko. Szczuszki może chcesz jakieś... Nie. Podanie X-em. Dobra. Dobra, mamy już pierwszy rzut wolny, tak. Strzelanie kółkiem, tak? Techniczny lob jest kółkiem. Także to nie są żarty. Jezu! A tak, strzelanie jest kółkiem. Wolnego, że strzeliłem. Pierwszy ale wolny. Ale co się stało? Bo rzut ja czytałem... wolny i bramka. Brawo, Adam. Piona. Potrójna. Od poprzeczki dojebałem. Dobra, przepraszam, jestem podniety, ale wiecie, nie potrafimy w to grać ani trochę, a tu nagle wchodzi strzał od poprzeczki z rzutu wolnego. Ja przejęli ogarniam sterowanie. Widziałeś reklamę Need for Speed Shift tam było? No, być może. Dobra, no to, to będzie dobry odnośnik. Na PC wychodził Need for Speed Shift, który wyobraźcie sobie jaką miał grafikę. Pasza konsolę też wychodził. Tak, ale na PlayStation 2 wyglądał tak. Bo nie wyszedł na PlayStation 2, z tego co pamiętam. Ale chodzi o to, że FIFA tak wyglądała, a na PC tak już miałeś, wiesz, wtedy to była dla ciebie... Czyli Adam, czym się robi takie, że blisko nogi piłka? Tutaj chyba nie, tutaj nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Nie ma noga, piłka. To jest Drongal. No to jest Drongal. Kto jest którym? Ja jestem pomarańczowy. Białym, jak się okazuje. Rozpoznajesz jednak kolory. Kłamco. Tak, kurwa, no, oho. Nie przeklinę, bo baba. Jakaś karteczka? Jakaś karteczka? Myślisz, że to są żarty. No i nie przewijaj najważniejszych elementów rozgrywki. Czyli nie myślę, ale właśnie tutaj... No. Jak się strzela tak samo, to będzie to. Z kółka. Powiem oj, wam... kurwa. Dobrze. Patrz, pięknie. Powiem wam tak, generalnie... FIFA do mikrofonu. FIFA jaka jest, każdy widzi.
I teraz w FIFA 17 będą w ogóle niesamowite taktyki i tam wiecie, chuje w dupie. A tu chodzi o rozrywkę. Dokładnie, jak się okazuje, no dokładnie. Jak palą jadaj. To chciałem powiedzieć, że w FIFA 10 na PlayStation 2 też jest super gra. Aha, czym jakiś się przejawia? Czym? Ale to tak samo jak wrestling, który mogliście oglądać tam w poprzednim odcinku. To jest nawet fajne do oglądania, bo tam się dzieje dużo. Aha. I powiem wam, że te gry, to PlayStation 2 dlatego było takie fajne, że kurde... Tu nie chodzi o grafikę. Tak. Tu chodzi o zabawę. Bo ja wam powiem tak, miałem to powiedzieć przy okazji Stewarta Malutkiego, ale jako, ale że Stewart Malutki... Odmówił posłuszeństwa. On, tak, wziął, spierdolił po żółty ser. Jak to mysz. Chodzi mi generalnie o to... Paweł, proszę cię, to jest profesjonalny kurwa program. Dobra, no my mówię. Chcemy z gry TV, czy tam gry online konkurować, a ty po prostu wiesz. Przepraszam, że wam psuję kontent. Chodzi o to. To może ja wyjdę w ogóle. No byłoby miło. Tak, byłoby miło, może by w końcu coś merytorycznie było na tym kanale. Chodzi o to, że PlayStation 2 to ja dostałem na komunię. To był rok 2006 tudzież 5. Ale ty mało lat jesteś. Mało lat jestem straszny. Do czego ja zmierzam? Do tego, że wtedy to mi... Call of Duty 8000, kurwa, nano kostium i grafika filmowa, mi to było niepotrzebne kompletnie. Dla mnie możliwość pogrania w FIFA, wiecie, czy w Stewarda Malutkiego, to była po prostu, była najczystsza przyjemność na świecie. To jest to, o czym mówiłem, już biegać tylko w czterech, ośmiu płaszczyznach, przepraszam. Pamiętam, co. Także tutaj generalnie, wiecie, dribbling jest dosyć analogowy. No bo grasz na padzie z analogami. Dość trudno się tutaj w ogóle... Cokolwiek ogarnia, tak? Tak. Ale dobrze wam idzie, jest 1-0 dla Legii. Właśnie, kiedy to nagrywamy, Legia prawdopodobnie wchodzi do Ligi Mistrzów. Pajdak, jako że nic nie robisz na tym filmie, to proszę, sprawdź to. Czym się zmienia gracz, ty, bo tego nie ogarnia. A to ja ci zaraz w bukleciku przeczy. Sprawdź, jaki jest wynik meczu Legia Dan Dalk. Oj, oj, sprintuj! A, to nie tym się sprintuje. X-ep! X-ep! R1! A ja R2 cały czas. Nie, to nie możesz chyba, tak. Przyzwyczajenie z Xboxa. Chcecie mnie sprawdzić, jak się zmienia graczy? Tak. A komu chcesz podać? Dobra, bo ja tutaj widzę, że prawie ma na logi, zmiana, ale... zawodnika L1. L1? Czyli naprzeciwko. Tak. No a to chuj działa. Widzisz, jakie dobre te buklety są? To lepiej działa, wiesz co, analogiem prawym. Dobra, co ja miałem sprawdzić z tą Legią? Jaki jest wynik meczu? Proszę wpisz w Google, kurwa, Legia Warszawa, już naprawdę nie denerwuj mnie. Podaj do bramkarza. Dzięki. Dobra. Legia Warszawa to najlepszy klub. Generalnie nie umiem grać w FIFA, ale lepiej mi idzie w inne FIFA niż 10 na PlayStation. Ty stary, dobra, jest to prowadzenie piłki przy nodze, trochę cię oszukałem. To czym jest? R2. R2, czyli tym dolnym. Ta. R2. Dobra, R2, czekaj, sam to ogarnę. 0-0 jest jeszcze na meczu. Czyli dobrze, czyli Legia... Dziękuję, prowadzimy, kurwa. Biegnij. Ciśnij, biegnij go, ciśnij. Dawaj, zeruj, kukuj. O Jezu, podał. Po lobie. Opa, jakie fikoły robi. Giza. A mieliśmy koleżankę Gizę. No, mieliśmy, Magdę. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy bardzo. Oczywiście, ale przelobował tam Giza. Całą rodzinkę. Czyli co, czyli jest 0-0, która minuta? Pierwsza runda play-off. Dobra, która... A to już jest 12 minuta po prostu. No, o co ci chodzi? Dobra, atakuj. Dobrze, chodzi o to, że jak wiecie, a jak nie wiecie, to pedały jesteście, Legia wygra 2-0 na wyjeździe. Jak wygra ten mecz, albo zremisuje. A komu wyjechali? Kurwa, wszystkim Legia. Komorowski to prezydent? Tak. Dobra. Dobra, no i co? No i wiecie, no kurwa, Legia w Lidze Mistrzów, 12,7 miliona euro. Dobra, Michaś, klep te gałę. Michaś, klep te gałę. Kurwa. Weź, nie przeklinaj, mama to ogląda. Radowicz. Cichę kurwy rzuca, że mama nie słysza. Dobra, dawaj. Dawaj. Wrzutka. Wbitka. Co? Aj! Aj! To mogło się podobać. O, co to takie fajne wykopki? Ta piłka wygląda trochę jak od golfa.
tym strzałem bardziej postraszył gołębie na stadionie. Na stadionie, tak. Ta noga chyba służy mu do wsiadania do tramwaju. Ale mimo wszystko gra działa w obrazie szerokokątnym, tak zwanym 16:9, także już widać zew czasu, który się odezwał. Propsujemy. Który się odezwał w tej grze, także będziecie mieli tą grę na full screenie, a nie z obrazkiem w tle, bo działa w widescreen. O, tu się da, tak podoba. No tu się jak Donatan, pamiętajcie. Płyta do skarpetek. O kurwa. O... Nie chuj! No i chuj. Rożny. Dobra. Jak żeś ty przelobował mnie? Ja próbowałem teraz przelobować. Kółkiem. Po prostu kółkiem? Po prostu kółkiem. I coś jeszcze. Nie, wiesz co, mogłem trzymać R1 albo R2, bo... A, czyli R, a ja właśnie... Dobra, kopaj. Ale wyjebałem. Napecił się tam. Dawaj. Pomarańczowy ładny kolor. Kuuu! Sędzia! To jest wiem! To jest chyba pierwsza FIFA, w której sędziowie mogli puszczać grę. Tak! Dokładnie tak. Ale teraz mi się zrobiło. Nie wiem, czy to było też na PlayStation, ale jeśli tak, to na pewno to jest ta FIFA. To jest właśnie PlayStation, wiesz? No tak, ale ja grałem w to na Xboxie 360. Tak, to jest pierwsza FIFA, w której sędziowie mogli tak zwany przywilej korzyści zastosować. A to trzeba im becelować tak coś? Nic nie trzeba. Michaś, dajesz, kółko, podaj. Jest, weszła. Myk, złapałem nogami. A co super, przygryzłem nogami i ten, przedmiot. Kabel. Przedmiot ważny. Kurczę, i co, dobry pad. Bardzo dobry. Adaś ściemiał po Adam ściemiał po poprzednim odcinku. Chciałem WWE, on wiecie, jest świetny. Weź przewin to jest najgorsze, co może być. To jest najfajniejsze oglądanie powtórek. Oglądanie powtórek, jak się wygrywa. No właśnie, jak się wygrywa. No i co? No i koniec połowy. Dlaczego już chcę wyjść z 45? Bo tajna dusza jest 10, wiesz? Słuchaj, ja zaczynam. Ej, chyba... No zaczął. No tak, no. Czy nie da... No jak tam Legia idzie? Odcinek nagrywamy 23 sierpnia, żeby była świadomość. Dlatego mecz jest w 16 minucie i jest dalej o. Nil. W piłce nożnej się mówi. Nil? Ej, co jest? No weź tę piłkę, tylko pamiętaj, że kopiesz w drugą połowę tego. Wiem. Ale go kurwa chciałem. Ale nie wiem, co się stało. Rebus? Rebus się mówi, kurwa. Myk, biegnij. Gdzieś go po piętach. Dawaj, małolacik. Do środkowania i gówno. O! Nie. Nie. Och, dobrze, nie ma, ładne nie podanie. Ma polskiego komentarza. Nie, ale ja mogę dawać. Ładne podanie. Tutaj teraz Szałachowski przy piłce. Iwański, biegnie Radowicz. No ale chciałem, zaraz kurwa, Czoto. Czoto przy Komorowski. Nie. Na Legię, Barcelonę. Szałachowski biegnie, dośrodkowuje i bramkarz łapie Mucha. Ależ go chciałem przetrzymać, proszę państwa. Podał tutaj do Astiza Iwański. Iwański przy piłce. Szala teraz. Podaje do. Zniknęły napisy. Zgubiłem się. Czekaj, o kurde, nie tych mówiłem, co trzeba. Chujowy ze mnie komentator. Także YouTuber. Teraz. Ojdź. Dobra, gówno. I teraz Giza przy piłce i Rybus ciśnie. Ciśnie go namiętko. Tutaj mi, tak, Astiz. Podanie do Gizy, Giza podaje do Komorowskiego, Komorowski ciśnie ich po piętach, gryzie im po ślady, biegnie, ale teraz się zastanawia. Ale kurwa, czarodziej. I na zastanowienie. Podał do Komorowskiego, Komorowski przy piłce, Komorowski tutaj Szałachowski oddaje 20, ma nad przyciskiem swoim, biegnie, podał daleko. Strasznie stracona akcja. Wygląda jakby miał nogi z gumy, ale Rybus tutaj już przyjmuje piłę, albo jednak nie. Oj, ale jednak coś się dzieje, wiesz, że coś się dzieje. Jeżeli Rybus jest przy piłce, to wiedz, że coś się dzieje. Tak. Ja wiem, że to musi być dynamiczny komentarz, ale po prostu tak chujowo gracie, że nie da się z tego zdynamizować. No proszę cię, Paweł, przecież to jest gra, jak na Legii przystało. Nie no, pas dan. Bierz! Tak! Jak mu wkopał techniczną piłkę bramkowo. Podanie prostopadłe od FIFA, kurwa, pierwszej zawsze działa. Ruch prostopadłościowo-liniowy. Nie wiem, jaki to jest techniczny.
No też nie wiem, czy to jest techniczna piłka wkopana przeciwnikowi, jak to Paweł Pójdak nazwał. Ale nie wiem, czym to się robi. Ja też nie wiem, to był zwykły strzał z kółka. Tak, on chciał podać do bramkarza, a bramkarz nie złapał. No nie, to był, dobiłem potem, debilu. Patrz. Dobi. Debil. Graliście w Worms Armageddon? Tak. No i tak jak się brało, zrzucało na przykład napalm. Dobi! A to w polskiej wersji. Tak było, tak było. No, w polskiej, no a w jaką grałeś? No koleżko, ja miałem z torrentów, wiesz, jakąś kurwa... Nie mów, tutaj nie płacimy. Znaczy ten z... Wujek sprowadził z Francji. A ja zrobię oczywiście tak. Team management. Nie ma managowania! To jest nie fair play. Ktoś ma czerwoną kartkę? Astis, no przecież, pewnie, że tak. Przecież spalił Jana. Dostałem czerwoną kartkę. Za co masz czerwoną? Za spalenie Jana. Kiedy to było? Też nie. O kurwa. Weź rzeźniczaka. Dora Chinyamy wezmę, nie? Ktoś z Chinyama. I co? Za co? Za co zbijesz go? Zabiciela? Rybusa? Dobra. Rzeźniczak? No i tak musisz grać w 10. No nie. Właśnie nie wiem, kiedy ja to... elo. No już, wystarczy. Nie, bo właśnie dobra, kółko i gramy dalej. Czekaj, dobra, Szachowski. Kurwa, się zacięło wszystko w pizdu. Wszystko działa. Przepraszam, kółko, widzowie. Dawaj dalej. I co teraz mam zrobić? No, ziksuj. Właśnie nie, cancel sub. No, nie. Anuluj suba i naja. Oglądają cię jakieś samice? Zdarza się. Dobra, na czym my żeśmy skończyli? Komorowski przy piłce. Ej, nie po... Ej, ja nie dawaj, ciśnij. Kopaj, bęk. A? No tak średnio. Jakby to było z drugiej, gdyby... Co klaszczysz? Bo jest remis 2-2. No dobra, nie spodziewałem się, że nasz pierwszy mecz, to jest nasz naprawdę pierwszy mecz po odpaleniu tej FIFA. Gdyby bramka była szersza, to by trafił. Kopaj. Nie spodziewałem się, że ten mecz będzie taki, kurde, emocjonujący, autentyczny. Też myślałem, że będę grał słabiej, a jednak udało mi się wkopać dwie bramki do bramki. Dwie bramki do bramki. Także skupajcie. Dalej nie mogę zmieniać zawodników, ale pomimo to jest... Ale masz analogiem. Fajnie. No mogę analogiem, ale to nie jest... No ale weź jeszcze piłkę. Jak widać, popracował to nie jest ciałem, fajne. Zagrał na wolne pole, jakby to powiedział pan Szpakowski. Zagrał na wolne pole. Tutaj Iwański kontra Iwański. Co to za kurwa podanie? Mięcie. Pomiędlił i przestał. Komorowski. Tutaj tak. Maciej Rybus. Rybus. Maciej? Skąd znasz ich imiona? No bo on taki jest raczej znajszy. Tutaj to był gówniarz w ogóle. Gówniarz małolacik. Tak jak ty. Tak, ja. No co ty? Dawaj, ciśnij go. Kopaj. Bęk, nie. Takie podania, tak. Jak nie był strzał. No, ale naciskałem strzał. To było podanie ci wyszło, na a nie, kółko, pamiętaj. No, kółko. Ale mocne kółko. No nie jakieś takie kółko. A tu jest free touch? No. Jak w iPhone'a. Myk! Nie. Tak. Bo w padzie od PS2 masz tak, że ci reaguje na siłę natężenia ruchu. Tak naprawdę to nie. W tym padzie, co ty masz, od playaka 1 nie działa tak, a w padzie od playaka 2 to działa. Jeżeli to jest prawda, co ty mówisz... To jest fakt. Jestem w szoku. W Need for Speedzie, jak jedziesz, wciśniesz słabiej X, to jedziesz wolniej. Jak dojebiesz go tak, że ci palec wejdzie już, kurde, żyły... Ty, ale wiesz, że to ma sens? No ma. Bo to słyszę takie, kurwa... Oj, taka też była pierwsza FIFA, w której mogłeś rzuty wolne na więcej niż jedną osobę wykonywać. No ładnie ci poszło, Michał. Ale nie do końca. Solekko, nie? Bo to pedały. Synek! Pozdro Wisła, nagramy z Ludwierze. O, co to się stało? Fały na mnie, ej. Ej, ale to taki subtelny był. Dlatego przeciwnicy zaczynają. Subtelny fał. Dobra, poczekajcie, piłka w grze. No dobra. A bramki są dwie. Ha, i kto wygra, chłopaki, macie 10 minut, a te minuty zapierdalają szybko. No jakbym mógł zmienić jeszcze tego piłkarza. O, zmieniłeś. Sam się zmienił. Bo to mądra gra. Ojdź. Wiesz, ej, no nie tu. Złej baletnicy to i brak zmiany piłkarza przeszkadza. Czyli lubisz baletnic? Zależy jakie, jak są złe. Takie... Złe baletnice? No. Ale złe, że źle tańczą, czy złe, że takie niegrzeczne dzieci? Niegrzeczne! Ani, no to spoko, powiedziałbym nie. Coś mądrego, ale byś się obraził, to nie na wizji. O kurwa. Już disy będą nagrywane. Subskrybujcie kanał. W następnym odcinku będą disy. Kurczak 120. A nie pełno basa dobrych filmów, pusty kanał w chuj. Dwa suby są. Tak?
No. Skąd żeś wydębił? Od taty i od mamy. Starzy go subują, czekają na disy na Adama. Bo mówią, przychodzę sobie do domu, a tata mówi, a ty Adam to frajer, nagraj jakiegoś disa. Dam ci suba na zachętę. No i dałem suba i czekam, nie? Także niedługo może się marzenie rodziców Michała spełnić. Słuchaj Michał, powiem ci kurwa tak. No zmień się! Uwaga, 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 nie! Powiem ci kurwa tak, że w 90 minucie strzelić na 3-2. To się nazywa... A dlaczego czakruchy grają w Legii? Ty chciałeś mnie disować, ja tutaj na wizji kurwa po prostu ci... Ej, 1-0 dla Dundalków! Kurwa... No i widać, widać kto wygrywa. Czarnuchy generalnie. Dobra, słuchajcie, jak Dundalk strzeli jeszcze jedną bramkę... To? No to będzie remis. To ogłaszamy Adama Bambusem. A to już, to jest oficjalne. Adam Bambus. Dziękuję. Dobra, generalnie widzicie, no kurwa Michał Frajer. Daje dupy w FIFA jak się tylko da. Gra jest fajna, polecam, jakbym grał kiedykolwiek na PlayStation, byłoby łatwiej. I bym... No oczywiście, już. Czyli jakiś... to jest twój pierwszy raz. No, tracisz dziewictwo PlayStation dwójkowe. W PlayStation 2, tak. No to nieźle. Nie! 4-2. 4-2. No spokój się, bo byś przesterowywał. No generalnie Adam jest pijany, nie słuchajcie go, ja mu daję wygrać. Jestem trzeźwy tak, że mogę prowadzić pojazdy motorowerowe. I w ogóle... I przemierzyć Tatry wzdłuż i wszerz. Na piechotę. Na pieszo, rowerem i motoryzacyjnie. Pozdro dla kumaty. Oddaję ci pada, żebyś się tak pożegnał z widzami, z gracją. Masz drugiego. To ja już mam się żegnać? No pierwszy, co tu dużo mówić, FIFA jak to FIFA. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Kamera ja bym się jednak wrócił do... Dobrze, że nie było widać Adama przez cały odcinek. Ja bym jednak wrócił do kwestii fundamentalnej, czyli dawania subów Pajdakowi. O nie, znowu się zaczynają. PR-owcy, atakujcie. I pieniędzy. Też Pajdakowi. Nie, generalnie jak dobrze wiecie... No to wiecie. Profesjonalne korki do piłki nożnej trochę kosztują. A Pajdak? Więc wiecie gdzie donacje tutaj... No. Przesyłasz link w opisie. A Pajdak chciałby pograć. A donady to takie pączki. Tak. Patronata też się mogę przesyłać, bo tutaj... Krzysztof Gąsiarz nakręcił film z Lasu Samobójców, a Pajdak nakręci film z Lasu w Błoniu. Też jak fajny. Bonnie i Clyde. Jak Błonie i Pas. Błonie i Pas. Generalnie... Także jak ktoś chce wpaść do nas i nagrać sobie odcinek z FIFA 10, to serdecznie to zapraszamy. To piszcie komentarze, lajkujcie, nazwy miast, subucie, nazwy miast, i nazwy, nazwy miast. Tak. Tak, i ulice możemy... i hasła do Facebooka, e-maile. Jeśli będzie dużo donate'ów, to wyślemy taksówkę. Za najf... Więc piszcie miasta. A Pajdak teraz moimi ustami ogłasza konkurs na najfajniejsze hasło na Facebooka. Czyli musicie podać maile i hasła do Facebooka. I musisz najlepsze... się wycofać, wycofaj się, gadaj tak, a ja będę tylko ruszał gębą i wyjdzie wiarygodnie. Najlepsze... Ale tutaj staj, no musisz tak wiesz, aby było cię słychać. Ale... Najlepsze hasła do Facebooka otrzymają egzemplarz FIFA 10 na PlayStation 2 z podpisami tych oto youtuberów trzech, którzy tutaj siedzą. Mordę teraz pokazujesz? To jest trochę warte, nie będę kłamał. Podawajcie maile i hasła. Najfajniejsze hasło, tak jak powiedzieliśmy, wygrywa FIFA 10. No i trzymajcie się, na razie. Cześć! Ale my ci kręcimy fame, kurwa.